Dzień dobry, witam wszystkich w poranek 10 października i dzielę się fragmentami biblijnymi, które na dzisiaj są wybrane przez Kościół. Pierwszy z księgi proroka Ezechiela, 37 rozdział, wiersze 11 i 12, a później z pierwszego listu do Koryntian, 15 rozdział, wiersz 42 i 44. Oto mówią oni, uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. Prorokuj więc i powiedz im tak. Tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój. Podobnie jest i ze zmartwychwstaniem. Sieje się zniszczalne, wskrzeszane jest niezniszczalne. Sieje się ciało zmysłowe, wskrzeszane jest ciało duchowe. Jeśli jest ciało zmysłowe, jest także i ciało duchowe. Moi drodzy, te dwa teksty może stosunkowo luźno, ale jednak kierują moje myśli w kierunku kondycji dzisiejszego chrześcijaństwa. Że może też nie musimy szukać jakoś daleko w kontekście świata, czy w kontekście naszego kraju, ale w kontekście naszego kościoła ewangelicko-augsburskiego w RP. Odnoszę takie wrażenie, że jest nas jakby coraz mniej. Kiedy nasze dzieci wyprowadzają się do innego miasta na studia czy na stałe, też ta droga do parafii w tym nowym mieście jest jakby dalsza, jest jakby trudniejsza. I jakby to odnalezienie się w tej nowej rzeczywistości parafialnej też nie przychodzi łatwo. Bardzo wielu spośród nas, bo chyba tak trzeba powiedzieć, gdzieś tam zarzuca codzienną lekturę Pisma Świętego, zarzuca codzienną modlitwę. Z lekturą w ogóle jest trudno. Wczoraj podczas lekcji religii opowiadałem moim konfirmantom o małym katechizmie księdza Marcina Lutra i mówię, słuchajcie, to jest tylko 10 czy 12 stron, bardzo króciutka lektura. Proszę księdza, 10 stron i to mamy przeczytać? No tak, dla młodego człowieka 10 stron staje się już wyzwaniem, bo żyje w kulturze obrazkowej, zanurzony jest w ekran swojego telefonu, gdzie na różnych portalach społecznościowych głównie ogląda filmy i filmiki, a treści, które w postaci lektury bywały wcześniej przedstawiane, dzisiaj są w postaci filmu czy jakiegoś krótkiego nagrania. I to powoduje, że z czytaniem jest coraz trudniej, więc oddalamy się, bo jesteśmy dalecy od słowa, tego zapisanego, tego wydrukowanego. Nawet na ekranie naszego telefonu może się wyświetlać, ale w postaci jednak do czytania, nie do oglądania, bo słowo ma moc. I to wszystko powoduje także, nie bez znaczenia są zmiany społeczne i stopień laicyzacji społeczeństwa polskiego w ogóle. Możemy powiedzieć, owszem, to jest związane ze skandalami różnego rodzaju w kościele większym, rzymskokatolickim, ale także w naszym kościele odnoszę wrażenie, nie wszystko dzieje się zawsze tak, jak powinno się dziać, co też jakieś czasami zniechęcenie może wywoływać. Zatem tych powodów, gdzie tracimy nasze zaangażowanie, jest coraz więcej i to przypomina właśnie taką dolinę uschłych kości. To przypomina taką rzeczywistość jednak grobu, bo o grobie tutaj jest mowa. Wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój. To jest ta obietnica. Moi drodzy, pytanie, co ty, co ja możemy zrobić? I mamy dzisiaj piękną obietnicę w kontekście tych uschłych kości chrześcijaństwa, jeśli tak by zinterpretować ten tekst, uschłych kości naszej wiary. Pan Bóg mówi, wyprowadzę was z waszych grobów. A apostoł Paweł pisze w liście do Koryntian, wskrzeszane jest to, co niezniszczalne, a siane, zasiane to, co zniszczalne. Czyli jest nadzieja w tych tekstach zawarta. Jest nadzieja zmartwychwstania, jest nadzieja życia, jest nadzieja obudzenia naszej wiary. W jaki sposób to ma się dziać? Ja myślę, że chyba zadanie dla każdego z nas, żeby zanurzyć się w Bożym Słowie, zanurzyć się w lekturze, poczuć szelest tych kartek, albo przynajmniej na ekranie telefonu, czytać Słowo, albo chociaż obejrzeć ten codziennik biblijny, to już jest wersja absolutnego minimum, żeby Boże Słowo codziennie nam towarzyszyło, żeby w odpowiedzi na nie, na naszych ustach
zagościła modlitwa, żeby było to nasze wyznanie wiary, żeby było to wyznanie grzechów, prośba o przebaczenie, prośba o Bożą opiekę i towarzyszenie przez cały dzień. Ważne tak samo jest to, abyśmy składali dobre świadectwo, nie zmuszali do chrześcijaństwa, nie namawiali jakoś tak usilnie, ale swoim przykładem, swoją postawą, wiernością na przykład przykazaniom, przede wszystkim przykazaniu miłości, byśmy też dawali dobry przykład. Wtedy to zmartwychwstanie, to wyjście z grobu niewiary, to wyjście z grobu zwątpienia stanie się naszym udziałem i wskrzeszone jest to, co duchowe, jak pisze Paweł w liście do Koryntian. Nie tylko to, co zmysłowe, ale także to, co duchowe. I to jest życie. I tego wszystkim wam i sobie życzę, żeby nasza wiara była silna, żeby nasza wiara była dobrym przykładem, żeby było tak, jak w wierszu Leopolda Staffa, który także jest w formie króciusieńkiego rozważania w książeczce z Biblią na co dzień, właśnie na dzisiaj. Ten wiersz przeczytam. Zmartwychwstań, Jezu, w sercu moim. Skrusz kamień grzechu, co w nim tkwi. Zamiast grobowych, czarnych cieni, niech Twoje światło we mnie lśni. I my, Pana Jezusa, prośmy o to zmartwychwstanie w naszych sercach, w naszych umysłach, by rzeczywistość chrześcijaństwa nie przypominała grobu, nie przypominała jakiejś takiej pesymistycznej wizji, ale była pełna nadziei, pełna optymizmu. Ale to się musi dziać dzięki Tobie i mnie. I tego też życzę i do tego też zachęcam. Dobrego, błogosławionego dnia. Amen.